tutaj będzie grubo, nie? Ja liczę na to, że Zaraxxus zrobi fajny opis tego, bo on to, wiesz, ekspert w topowych spotach, on robi takie filmiki opisujące takie rzeczy, zwłaszcza te skomplikowane, tak jak wziął się za koło umiejętności, które rozpisał praktycznie na czynniki pierwsze. Mam nadzieję, że i tutaj będzie powstanie taki filmik. Liczę troszkę na niego, może ktoś inny też się za to weźmie, ale liczę tutaj właśnie na Zaraxxusa, który wyjaśni to wszystko idealnie i będziemy... Idealnie może nie, ale dobra. Siemanko, cześć, witam. Trzecia zapowiedź letniej aktualizacji 2023 jest już na tibia.com, tibiopedii. Linki klasycznie w opisie, tak samo linki do dwóch wcześniejszych zapowiedzi, które omówiłem, też znajdziecie w opisie. Szczególnie zapraszam do drugiej zapowiedzi, ponieważ to się będzie mocno łączyło z tym, co będę mówić tutaj. Klasycznie łapka, komentarz, subskrypcja. Szczególnie komentarz, bo będą tutaj takie spekulacje, domysły. Dużo jest tutaj tematów otwartych i tego, co się dopiero dowiemy, ale można sobie tutaj puścić wodze fantazji i może akurat trafimy to, co tutaj Cipsoft nam przygotował. Zobaczymy. No i co? Jedziemy. Jeszcze tylko wspomnę, że w tle będą leciały wszystkie wcześniejsze screeny, jakie widzieliśmy z zapowiedzi pierwszej, drugiej, ponieważ w trzeciej za wiele tego nie dostaliśmy, a tak, żeby coś się działo w tle, bo tutaj tak naprawdę no nie ma za bardzo co pokazywać, tylko w kilku momentach, więc jedziemy już. Tak jak wspomniałem we wcześniejszej zapowiedzi drugiej, Rotten Blood będzie miało podobną mechanikę do solowarowych taintów. Tainty zdobywamy za zabicie bossa, przypominam, że mamy tutaj 4 nowe bossy, a im więcej ich mamy, mamy lepszy loot i exp z mobów. W party obowiązuje najniższy taint, jaki ktoś ma, czyli że jak idziemy w forwoku, 3 osoby mają 2 tainty, jedna osoba ma 3, to i tak ta jedna osoba, co ma 3, przechodzi na 2 i wszyscy mają 2 tainty. Co takiego tainty zmieniają w naszej grze? Mając jednego tainta, potwory walczące wręcz mają szansę zamienić się miejscami z graczem w określonym zasięgu. 2 sekundy przed efektem zostanie on zasygnalizowany efektem na SQM-ie, na którym jest wybrany gracz. Czyli podobny temat jak na Solwarze, na przykład z Brachio, który się do nas teleportuje, to mamy taką animację SDK. Pewnie już to widzieliście na streamach, albo jak gracie, wiadomo, macie taką sygnalizację, że ten potwór do was się teleportuje. Więc tutaj będzie pewnie podobnie, że po prostu będziemy mieli taką albo grafikę na SQM-ie, albo właśnie animację na SQM-ie, że coś będzie się działo, że się wymienimy miejscami. Mając 2 tainty, potwory mogą rzucać atak, który rutuje i zadaje obrażenia w zależności od respa. Jaded Roots, Death, Future Factory, Earth, Gloom Pillars, Energy, Darklight Core, Fire. Mając 3 tainty, po śmierci moba może zrespić się Bloodjaw, czyli nowy potwór, który nie ma luta, ale daje expa. Jeżeli chodzi o to, jak on wygląda, to już wam pokazuję. Wygląda on w ten sposób. Fajnie, że ogólnie jest świeża grafika, nowa. Jeżeli chodzi o pozostałe grafiki potworów, to zostawimy sobie to na koniec. Mając 4 tainty, otrzymujemy większy damage od wszystkiego. Im więcej mamy taintów, tym większą szansę mamy na wydropienie Bakiu Covet, który zawiera jeden randomowy item z tych nowych, bizowych przedmiotów. Bugi dropią tylko z bossów. Za to ze zwykłych mobów, zabijając je na taintach, mamy szansę na dropa Tainted Hearta i Darklight Hearta. Te itemy będą powiązane z nowymi przedmiotami, ale w jaki sposób, o tym dowiemy się w ostatniej zapowiedzi. Po zabiciu 4 bossów mamy 4 tainty i możemy zmierzyć się z finałowym bossem. Zabicie finałowego bossa daje nam finalnego tainta, tak to nazwijmy, takiego specjalnego tainta. Załóżmy, że zabiliśmy finałowego bossa, mamy finałowego tainta. W ten sposób resetują nam się te tainty, które potrzebowaliśmy, żeby dostać się na tego bossa. Mamy 0, ale ten finałowy zostaje. I teraz możemy znowu pójść na bossy, zabić je, zdobyć tainty, ale te tainty będą mocniejsze. I teraz właśnie powiem, jakie one będą, co do nich dochodzi. Pierwszy taint z finałowym zwiększa szansę na zamianę miejsc gracza z potworem. Drugi taint sprawia, że potwory mogą firować, czyli jak w podstawowej wersji mamy ten atak, który zadaje damage i rutuje, to jeszcze do tego dochodzi fear. Trzeci taint z finałowym sprawia, że Bloodjawy respią się jeszcze częściej i więcej mobów respi się na bossach. No i czwarty taint z finałowym sprawia, że dostajemy jeszcze więcej damage'u od wszystkiego. Ulepszone tainty dają jeszcze więcej expa, luta i działają indywidualnie dla gracza. Czyli powiedzmy znowu, mamy 4 woka, 4 osoby w party,
Każda osoba ma dwa tainty, ale jedna osoba ma tego finałowego tainta. Przez co ta jedna osoba będzie zdobywała expa luta, jakby miała 5 taintów. Dlaczego? Dlatego, że ma dwa podstawowe, finałowego i ten finałowy sprawia, że te dwa się ulepszają. I to daje łącznie 5. Finałowy taint daje również szansę na drop esencji z bossów. Każdy boss ma swój typ esencji i tylko z niego można ją wydropić. Im więcej mamy taintów, włącznie z tym finałowym, tym większą mamy szansę na drop esencji zabijając bossa. Dobra, ale do czego są te esencje? Właśnie teraz to wyjaśnię. Przed podejściem na finałowego bossa zostaniemy przeniesieni do specjalnego pokoju, gdzie będziemy mogli wykorzystać właśnie po jednej z takiej esencji z każdego typu. I to będzie wpływało na samego bossa. Tego nie jestem pewny, tylko tak sobie głośno myślę, że Cipsoft pokazał nam w trzeciej zapowiedzi screena, jak postać jest przed takim ołtarzem, na tym ołtarzu jest taki fioletowy punkcik. Wydaje mi się, że to jest właśnie miejsce, gdzie będziemy używać tej esencji. Ten punkt się jakoś może zaświeci albo coś i wtedy będzie ta esencja aktywna i będziemy mogli wejść do bossa. Co takiego ta esencja zmienia? Wykorzystanie jednej esencji powoduje zmniejszenie zadawanych obrażeń przez graczy o 10% i otrzymywane przez graczy obrażenia są zwiększone o 25%. W zamian mamy 5% więcej loota, 15% więcej expa z bossa. Co oznacza, że boss będzie dawał sporą wartość expa. Wykorzystanie dwóch esencji powoduje zmniejszenie zadawanych obrażeń przez graczy o 20%. I otrzymywane przez graczy obrażenia są zwiększone o 50%. W zamian zyskujemy 15% więcej loota i 45% więcej expa. Warunki, jakie będą przy wykorzystaniu 3 i 4 esencji, nie są znane i poznamy je dopiero na test serwerze, jak zostaną przetestowane. Ale ogólnie, jak ja widzę, że ktoś będzie miał 4 tainty plus finałowy, wykorzysta 2 esencje, z tymi wszystkimi taintami na plecach będzie dostawał jeszcze 50% więcej w łeb, no to życzę powodzenia. Wykorzystane esencje działają tylko na jednego bossa, czyli jak robimy podejście, użyjemy sobie jednej esencji, wejdziemy, czy to się uda, czy to będzie fail, stracimy tą esencję. Teraz przechodzimy do wersji tych nowych broni, ponieważ będą dwie wersje. Jedna będzie podstawowa, druga będzie specjalna, tak to nazwijmy. Jedyną opcją, by zdobyć specjalne wersje nowych broni, to pokonanie Bakragora na co najmniej jednej esencji. Wersja podstawowa i wersja specjalna posiada Sanguine Power, ale to wersja specjalna jest przepełniona mocą, czyli ona jest jeszcze lepsza od tej podstawowej. Więc to nie będzie tylko i wyłącznie różnica kosmetyczna, tak jak na przykład jest to w Eldritch itemach. Im więcej esencji wykorzystamy, oczywiście max możemy wykorzystać 4, czyli po jednej z każdego typu, tym większa szansa jest na drop podstawowych wersji i wersji specjalnych nowych itemów. Chociaż te wersje specjalne tyczą się chyba tylko i wyłącznie broni. Dodatkowo więcej wykorzystanych esencji, czyli znowu tutaj mamy max 4, daje większą szansę na zdobycie jeszcze bardziej wartościowej wersji nowej nagrody, o której dowiemy się więcej z ostatniej zapowiedzi. Nie wiem, co to ma być. Kompletnie nie mam pomysłu, co może być nową nagrodą, która ma być jeszcze zwiększana jej wartość przez to, że będziemy te esencje używać i może to wydropimy. Jeżeli macie jakiś pomysł, to dawajcie znać w komentarzu. Ostatnią nowinką w tej zapowiedzi jest to, że w następnej zapowiedzi, pewnie we wtorek za tydzień, dowiemy się, co nowego zostanie dodane do koła umiejętności. I tutaj strzelam w ciemno, że to będą szablony, czyli będziemy mieć takie dwa koła, które będziemy mogli sobie zamiennie wymieniać, choćby na respie, biegając od miasta do miasta, wracając z hunta, idziemy sobie na bossa i przepinamy sobie koło na bossy, coś w tym stylu. Będziemy mieli dwa koła takie dostępne dla każdego, a trzecie będzie za Tibia Coiny. Tak mi się wydaje, zobaczymy. Na sam koniec mamy luźne informacje z forum Tibia.com. Na samym początku chciałbym przedstawić cykl osoby, która idzie z teamem na całego tego questa, wszystko idzie zgodnie z planem do samego końca. Jakby ktoś nie łapał, o co chodzi z tymi taintami i z tymi wszystkimi tutaj przedstawionymi rzeczami. Więc
Zabijamy bossy. Cztery bossy ze czterech wszystkich respów, które zostaną dodane. Mamy cztery tainty. Idziemy na finałowego bossa. Przed bossem znajdujemy się w roomie, gdzie wykorzystujemy esencję, ale nie możemy nic tam zrobić, bo jest to nasze pierwsze podejście. Nie mamy finalnego tainta. Więc idziemy na bossa, zabijamy go. Nasze tainty resetują się do zera, ale zyskujemy finalny taint. Znowu idziemy zabić cztery bossy. Mamy cztery tainty plus finałowy i idziemy na finałowego bossa. Znowu trafiamy do rooma, gdzie wykorzystujemy esencję. Mamy jedną esencję, wykorzystujemy ją. Zabijamy finałowego bossa. Znowu tainty resetują nam się do zera i zostajemy ponownie z finałowym taintem. Wykorzystana esencja oczywiście przepada, a my jedziemy na Malediwy, bo wydropiliśmy specjalny łuk. Pasuje? Fajna taka opcja, chciałbym. Jedziemy dalej. Bakragor będzie bossem Nemesis, a jego cedek będzie wynosił 68 godzin. Pozostałe 4 bossy to bossy Archfoe, 20 godzin cedeka. Nie mając żadnych taintów, ale posiadając finałowego tainta, mamy zwiększony exp i loot, tak jakbyśmy posiadali jednego tainta. Czyli to jest taka fajna sprawa. Nie mamy kompletnie taintów, nie mamy żadnych tych dodatkowych przeszkadzajek, ale mamy tego finałowego tainta, który kompletnie nam nic nie zmienia w naszej grze, ale mamy tego boosta. Drop ze zwykłych potworków, jeżeli bijemy te potworki na taintach, tutaj mowa o tych tainted heartach i darklight heartach, nie jest sprecyzowane, czy to będzie po prostu leciało z potwora, czy będzie to bug jak z bossa. To się przekonamy. Na końcu całego questa nie mamy gwarantowanego żadnego randomowego itema, nie ma żadnej skrzynki z nagrodami. Co takiego tam będzie, dowiemy się z ostatniej zapowiedzi. Dragon Slayer Outfit nie zostanie dodany w tej aktualizacji do zdobycia. Są dwie opcje usuwania nowych taintów. Pierwsza opcja jest taka, że usuwamy wszystkie tainty z finałowym, i druga opcja to usunięcie tylko zwykłych taintów, ale finałowy zostaje. No i teraz na luźno przechodzimy do outfitu i reszty potworów, jakie zostały nam przedstawione. Decaying Defender Outfit. Taki jest nowy outfit. Powiem wam, średnio mi się podoba. Dlaczego? Brakuje mi coś w nim, żeby jakiś był miecz w ręku albo jakiś staw, cokolwiek. Jakoś tak biedny się wydaje. Zobaczymy, jak będzie wyglądał w grze. No to lecimy z bossami. Pokrótce, Converter, Dark Energy Construct. Na Convertera to nie ma co gadać, bo to jest Breachbrow po prostu przekolorowany na czerwono. Ale Dark Energy Construct, no to już jest bardzo fajny nowy model potwora. I mi się w sumie osobiście podoba. Lecimy dalej z potworami i mamy Lava Lurkera, a Darklight Metera, no tak. Nowy Slim, nie ma co tutaj w sumie gadać. I Meandering Mushroom, no to też nie jest nowość. Dlaczego? Dlatego, że to jest potwór z tego taska hajbowego. Jak ktoś robił, to kojarzy pewnie. Zabijamy tam chyba 7 sztuk jajkiem takim. No, nawet nie chce mi się gadać po prostu o tym. No szkoda po prostu potencjału nowych miejsc na takie coś. No i całości dopełnia przekolorowany robak. Nie ma co tutaj więcej dodawać. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Godzina 16 surowego materiału. Jeszcze muszę to zmontować. I w piątek o 10. Akurat jak Double X Skill wystartuje, będziecie mieli ten materiał na kanale. No i tyle. Dzięki. Na razie.